Felgi od samochodów, kartony, plastiki w kontenerach na odpady zmieszane nigdy nie powinny tam trafić. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przeprowadził prewencyjną kontrolę sposobu segregacji odpadów w spółdzielni mieszkaniowej budowlani w Lesznie. Miasto ogłosiło zamówienie w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej leszczyńskich ulic Kiepury Szpitalnej i Kurkowej. Posłanka PiS z Wielkopolski Katarzyna Sójka zastąpi zdymisjowanego Adama Niedzielskiego na stanowisku ministra zdrowia. W Leszczyńskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej uruchomiono trzecią instalację fotowoltaiczną. Bajkomotywa, kolorowy pociąg z książkami, przyjechała do Zaborowa. To projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.